Witajcie. Dzisiaj przeczytam wam bajkę pod tytułem Kto obroni Alberta? To jest Albert Alberson, lat 4. Albert czuje się samotny. Niedawno przeprowadził się na nowym osiedlu. Nie zna żadnych dzieci. Z nikim się nie bawi. Chyba brak mu odwagi. Jest jakiś samotny. Na szczęście odwiedza go Mologan. Mologan to tajemniczy kolega Alberta. Przychodzi zawsze, kiedy Albert jest sam i jest mu smutno. To najlepszy kolega. Jego można sobie wyobrazić, myśli Albert. Bo Mologan nigdy nie marudzi. Nie obraża się i nie rządzi, tylko robi dokładnie to, czego chce Albert. Kiedy bawią się w pociąg, Albert może być maszynistą. Mologan jest zawsze tylko pasażerem, ale nie przeszkadza mu to. Jest przecież tajemniczym kolegą. A kiedy Albert wyciąga naczynia i jakiś talerz wyląduje na podłodze, brzdęk. Wtedy Albert mówi: to nie ja, to Mologan. Ale Mologan nie ma tu tego za złe. Jest przecież tajemniczym kolegą. Czasem Mologan robi się wielki i silny jak lew. Mógłby wtedy wlać wszystkim głupim, dużym chłopakom. A nawet uratować 3 dużych chłopaków naraz z płonącego doku. Nieźle, co? Więc Albert uważa, że Mologan jest najlepszym przyjacielem, jakiego można było sobie wyobrazić. Mologan ma tylko jedną wadę. Nigdy go nie ma, kiedy jest naprawdę potrzebny. Nigdy nie przychodzi, gdy duzi chłopcy gonią Alberta albo strzelają do niego z pistoletów na wodę. Mologana nie ma wtedy w pobliżu. Pojawia się dopiero, kiedy tamci sobie pójdą. Niestety. Ale poza tym Mologan jest najlepszym kolegą, jaki można było sobie wyobrazić. Lecz pewnego dnia Mologan zniknął na dobre. Albert wychodzi właśnie po schodach w swoim nowym bloku. Nagle go dobiegły dziwne odgłosy. Po klatce schodowej roznosił się przerażliwy płacz. To wtedy Mologan postanowił się ulotnić. Albert nie zwrócił na to uwagi, bo chciał jak najszybciej sprawdzić, co się dzieje. Kto mógł tak okropnie płakać? To był chłopiec. Miał rozdartą nogawkę i leciała mu krew. Duzi chłopcy są silni i mnie biją i nie mogę się z nimi bawić. I się przewróciłem i leci mi krew, a moja mamy nie ma w domu, a ja zgubiłem klucz i nie mogę wejść do domu. Buu! Chłopiec zanosił się od płaczu. Miał na imię Wiktor. Albert zapomniał, że jest nieśmiały i że jest tu nowy i powiedział: możesz przyjść do mnie. Ja nie jestem dużym chłopakiem, silnym też nie jestem i nikogo nie biję. I Wiktor poszedł z Albertem do łazienki. W łazience Albert wyjął apteczkę i przykleił Wiktorowi plaster na kolanie. Mam zadzwonić na pogotowie? Zapytał Albert. Wiktor chwilę się zastanowił, ale uznał, że nie ma takiej potrzeby. Lepiej się w coś pobawmy, powiedział. I Albert chętnie się zgodził. Zbudowali z klocków wysokie wieże, które się nie przewracały. Zrobili pociąg z krzeseł i Wiktor był maszynistą. Albert był tylko pasażerem. A kiedy dostali podwieczorek,
Albert powiedział: Możesz zjeść moje ciastko. Chętnie ci je oddam. Weź je, Wiktor. A kiedy Wiktor musiał iść do domu, umówili się, że następnego dnia znowu będą się razem bawić. To cześć, do jutra. Od tego dnia Albert i Wiktor są najlepszymi kolegami i zawsze są razem. To bardzo przyjemne. Dobrze jest się razem bawić. Dobrze mieć kogoś do zabawy. Dobrze jest kogoś znać. Dobrze mieć prawdziwego przyjaciela. Choć to czasami bywa bardzo trudne, bo teraz nie zawsze są już dla siebie tacy mili. Budują wysokie wieże i czasami burzą je sobie nawzajem. I zdarza się, że się biją. Oto kto ma być maszynistą. A czasem obaj mają ochotę na największe ciastko. O nie, nie, nie jest łatwo mieć prawdziwego kolegę. Wiktor potrafi się bić i gniewać i nie zawsze myśli tak samo jak Albert. Są dni, kiedy Albert i Wiktor strasznie się kłócą, a mimo to są najlepszymi kolegami. Czy to możliwe? Możliwe, bo Wiktor zawsze przychodzi, kiedy Albert potrzebuje przyjaciela. Kiedy jakiś obcy, duży chłopak zbliża się z groźną miną, natychmiast zjawia się Wiktor i staje w obronie Alberta. To wspaniale. Tak w każdym razie uważa Albert.